Zastanawiający jest brak głębszej perspektywy gazet. Jedna z nich woła: wstrzymać posłom wakacje, no, rekordowo długie w tym roku. Spróbuj. Wakacje posłów są jak biegunka, nie da się wstrzymać. Gazeta ubolewa, że dziesiątki nieuchwalonych ustaw to zagrożenie na przykład dla terminowości prac na rzecz mistrzostw piłkarskich Euro 2012. Nie, tam ustawy mistrzostw nie uratują. Jak się ma udać, to się uda i nic na to nie poradzisz. Nie ma co walczyć z przeznaczeniem i skracać posłom wakacje. Niech jadą. Dwumiesięczna przerwa w piciu może wielu z nich uratować od alkoholizmu. Bo wiecie, jak to jest podczas sesji Sejmu, nie? Jak w piosence Kultu. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Sejm stoi zupełnie pusty, nocą kurzą się do rupieci. Oczywiście melodię pomijamy w dyskusji. Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę, raczej rady nie damy. No i później takie różne dziwne, niebezpieczne ustawy im po głowach chodzą, jak ta o płatnych egzaminach dla rzemieślników, czy ustawy zwane pakietem kluski, z których została tylko kluska. Jak posłowie pojadą, to my sobie wtedy zaśpiewamy: wyjechali na wakacje wszyscy nasi niebezpieczni, gdy nie ma posłów w Sejmie, to jesteśmy bezpieczni. Ale nie ma się co martwić, pod koniec sierpnia wrócą na stare śmiecie i kolejna zwrotka kadencji. Trasa bardzo dobrze znana od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę szmalu. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, śpiewa bystry obserwator Kazik. Wiem, wiem. Dlatego jak posłowie się nie zajmą ustawami okołoeurowymi 2012, to te mistrzostwa da się jeszcze uratować. A jak się nie da, no to jakoś to będzie.